Witam wszystkich w pracowni mistrza Jana na serwisie snycerz.pl. Nazywam się Janusz Jędrzejewski, dziś poprowadzę warsztaty z cyklu relief, a dokładnie będzie to łeb konia. Wybrałem taką właśnie oto pracę, możecie sobie zobaczyć. O, właśnie. Praca nie jest za trudna, stopień trudności określam jako 1. I w zasadzie każdy będzie w stanie tę pracę zrobić bez jakiegoś szalonego doświadczenia. Na tą pracę potrzebujemy kawałeczek drewna lipowego o 20 cm na 15 cm, grubość około 2 cm. Mamy rysunek, który zaraz przykleimy sobie na tą deseczkę. I wytniemy kontur, po czym następne etapy to będzie obróbka wstępna zgrubna. Dłutujemy sobie różne wysokości tutaj. No później będzie oczywiście szlifowanie, wykończenie. Jeszcze nie wiem jak, ale prawdopodobnie tylko przez woskowanie i oczywiście tak jak we wszystkich tych warsztatach na dole możecie sobie pobrać ten rysunek i wydrukować w skali 1 do 1. Zaczynamy. Przechodzimy teraz do przyklejenia naszego rysunku na ten kawałeczek drewna. Pierwszy etap jest to oczywiście naklejenie naszego rysunku na drewno. Oto nasz rysunek naklejony na deskę lipową. Nasza wyrzynarka. Rozpoczynamy wycinanie. Kontur został wycięty, jak widzicie tutaj w tym jest otwór, który też na wyrzynarce został wycięty, bardzo łatwo się to robi ściągając brzeszczot. W tej chwili jaki jest mój plan? No wiadomo, najbardziej wystający element to będzie łeb, ucho, no możemy sobie wyobrazić dalszy ciąg tego naszego konia, to będzie coś takiego, co zostawimy. Natomiast te wszystkie elementy, które są tu poniżej, usuniemy. Tu kontur zatniemy i potem usuniemy te wszystkie elementy, które zaznaczyłem. Można powiedzieć, że usuniemy je do głębokości tutaj około 5 mm. Przypominam, że materiał ma około 20. O, usuniemy tu sobie, zaznaczę wokół kreską. No, odstawiam sobie tutaj od paznokcia i precyzyjnie wtedy. Oczywiście 4-5 mm. Nie jest to aż tak bardzo istotne. Chodzi o to, żeby nam mniej więcej tutaj zaznaczyć, jaka to będzie odległość. Ten materiał właśnie wybieramy do prawie tej wysokości. Zanim zacznę
pracować, przykręcę go sobie do platy. Stabilny. Teraz już mogę sobie zaznaczyć właśnie ten kontur. Tu już mamy wybrane z lewej, z prawej strony. I teraz musimy sobie wyobrazić, że nie jedziemy tak głęboko jak tu, tylko będziemy lekko schodzić z kosem. Chcę wam pokazać. Tym troszkę już wybrane, gdzieś na pół centymetra i teraz z tego pół centymetra będziemy schodzili z kosem. Nie tak głęboko jak tutaj. Mamy już usunięty ten nadmiar. Teraz sobie przesuwamy nasz punkt, który będzie najwyżej. Tym punktem będzie strefa ta. Następny etap za nami. Teraz dorysowałem sobie te rzeczy, które zniknęły razem z naklejonym papierem, więc do zrobienia kilka cięć. Zrobię je drutem typu V. Okej. Mamy już wyprowadzoną grzywę, łóżko, jedno i drugie. Teraz zrobimy sobie oko. Oko, dosyć prosto. Wytniemy sobie, wyrysujemy sobie tu je na bok. Ciągle mamy w pamięci te 5-6 mm, które sobie zostawiliśmy wokół. I to samo zrobimy sobie tu. Wyrysowane jest gałka. Zaczniemy może od gałki. Okej, okay. Teraz zrobimy chrapy. Nasze końskie chrapy.
Oj, mamy już. Mamy już naszą pracę prawie skończoną. I w tej chwili pokażę wam, jak ją wyszlifujemy. Szukam papieru najniższego. Powiedzmy 120. Okej, teraz już możemy wybarwić. To będzie czarna maska. Nie, nosimy zwykłym pędzlem. Jeden raz. Okej, mamy wymalowaną. Za chwileczkę po przeschnięciu będziemy ją gruntowali woskiem. Dobrnęliśmy do końca naszej pracy. Została wypolerowana i mamy właśnie taki efekt. Jeżeli natomiast komuś braknie cierpliwości, no to mamy tego konia w naszym sklepie. Jest to egzemplarz wykonany w drewnie jaworowym, również patynowany na czarno, woskowany i tak to wygląda. Także zapraszam do zakupu w naszym sklepie, jeżeli nie znajdziecie na tyle cierpliwości, by samemu ten model wykonać. A tych, którzy chcą się zmierzyć z przedmiotem, no zapraszam do ściągnięcia naszego szablonu i skorzystania z tego krótkiego filmiku. Pozdrawiam.